Hej, cześć, witajcie, witam już w trzecim odcinku Beam Engine Drive Prawdziwe Życie w sezonie drugim. Dziś znów pełnimy funkcję mobilnego mechanika. Nie ukrywam, że wejście na lawę tę nie było łatwe, ale wsiądźmy już, zaczniemy ją rozgrzewać, a w tym czasie opowiem wam, co dziś robimy. Dobra, więc tak. Mnie zapewne znacie, ja mam na imię Miłek i dziś pełnimy funkcję mobilnego mechanika, ale co to oznacza? To oznacza jedynie tyle, że sobie jeździmy po mieście i czekamy na zlecenia. Jak jakieś zlecenie wpadnie, to wtedy jedziemy na to zlecenie i pomagamy, czy coś tam mamy zrobić. Ale o tym dowiemy się już niedługo, więc może już po prostu ruszę w świat i zobaczymy, co dzisiaj przyniesie nam dzień. Dobra, kierunek w prawo by się przydał. Dzisiaj jest niedziela, więc to jest może być taka duża kwestia, duża zmiana. Tutaj jeszcze nie jechałem, więc sobie teraz tutaj pojadę przez ten piękny most. Dzisiaj ruchu nie ma, bo jest pora obiadowa, niedziela, więc tutaj jest fajnie. Pogoda jest naprawdę ładna, mamy słoneczko, 28 stopni, no po prostu żyć nie umierać. Ja bym sobie tutaj w prawo pojechał i sprawdził jedną rzecz, bo mi się, mam wrażenie, że nie mam powietrza w tylnym kole. Więc sobie tutaj zjadę. Parking. Silniczek gasimy. Wysiadka. Dobra, pokaż mi to koło. Dobra, wydaje się, że wszystko jest git. Nie wiem, coś mnie tak ściągało dziwnie. Dobra, wróćmy i jedźmy dalej. Zapali? Zapalił. Ale muszę się zastanowić, co dalej zrobić, bo no ta laweta jest taka trochę mnie niezadowala, ponieważ mamy tutaj skrzynię automatyczną, no trochę taki standard, aczkolwiek no strasznie dużo rzeczy tu jest, między innymi kogut, który cały czas odpada, ale tym razem już jedziemy bez koguta, bo panowie w serwisie się wkurzyli i powiedzieli, że koguta nie będzie. Co ja mogę wam jeszcze powiedzieć? Zapraszam na najbardziej innowacyjny serwer Discord Ancymonki. Link jest w opisie. Czy jest innowacyjny? Jest innowacyjny. Warto wspomnieć o tym, że jest o tyle ciekawy, że są tam technologie, o których się ludziom niektórym nawet nie śniło. Więc jeżeli chcesz je zobaczyć, chcesz je obszarić, to zapraszam do opisu i kliknięcia w pierwszy link. A poza tym dziękuję, że pan biały mnie puszcza. Naprawdę jestem wdzięczny, więc wykorzystam tą okazję. Dodatkowo wykorzystam tą okazję, aby zaprosić was do dołączenia do najbardziej elitarnej grupy osób, czyli subskrybentów Miłka. No jak wiecie, mam 2000 aktualnie subów, ale możemy mieć jeszcze więcej. Dlatego jeżeli jeszcze tego nie robisz, zjedź pod film, kliknij przycisk subskrybuj, nie zapomnij o łapeczce, bo łapeczka naprawdę bardzo pomaga, a w komentarzu można napisać coś miłego. Z pewnością przypnę ci serduszko. Dobra, już chyba tutaj wszystkie reklamowe kwestie zostały już powiedziane, więc może skupmy się na tym, żeby tutaj jeszcze patrzeć, wypatrywać jakichś ofiar. Powiem wam, ofiar, to źle zabrzmiało. Powiem wam, że dzisiaj jest naprawdę, ale to naprawdę strasznie mały ruch. Normalnie tak słabego ruchu to dawno nie było, ale cóż, dobra. Tutaj jest 60, sobie idźmy zmienić sobie pas na lewy, bo w sumie tutaj po lewej mnie jeszcze dawno nie było. Dobra, skręćmy sobie tutaj. A już myślałem, że jedzie tutaj po lewej. Już się bałem. Czy tutaj jest jakaś droga? Nie, sarombista. Wjechałem komuś na posesję. Nie no, Miłek, jesteś genialny. Przepraszam. Nie chciałem. Zawracam. Dobra, w lewo teraz. Dobra.
A cóż ja tu widzę, proszę państwa, ależ rozwalona Civetta. Zjedźmy i poznajmy historię tego samochodu. W dużym skrócie, dziś kierowca tego samochodu, który niestety tak bardzo go źle potraktował, był 18-latek, który zdał jeden dzień temu prawo jazdy i jego dziewczyna kupiła mu kupon w postaci przejażdżki takim samochodem. Chciał pokazać jej, co potrafi. No, a oto co z tego wyszło. Kurde, fajna furka, taka skądś mi się kojarzy, ale to jak jest zmasakrowana normalnie, tylna skrętna oś, to mi się podoba. Ciekawe, czy w ogóle da się otworzyć drzwi. Da się. Tutaj widzę, że prawy przedni przód całkowicie do wymiany pewnie się przesunął cały tutaj. Cała przednia część, więc tutaj będzie nieciekawie. Ja już się kontaktowałem z właścicielem, gdzie właścicielem jest wypożyczalnia. Ona zezwoliła na to, żebym ją zabrał na warsztat i dokonał ciekawych napraw. Aczkolwiek ja jeszcze nie naprawiam, chociaż chciałbym poznać waszą opinię, czy chcielibyście zobaczyć mnie w roli mechanika. No bo naprawdę na wielu kwestiach się znam. Dobra, między innymi znam się na tym, jak rozłożyć taką oto lawetę. I zapomniałem włączyć silnik, zaraz mi zejdzie olej. Teraz tak, to jest pierwsza kwestia. Teraz to, a czekaj, czy ja w ogóle tutaj... Jezu, ja podjechałem tak, jakbym chciał, a nie mógł. Przestawię się. Dobra, drzwi mi zamknąć, proszę. Stycz! Co tu robi koło? Muszę pamiętać o tym, żeby to koło wziąć. Dobra, tu jest czerwone, to ustawmy się tutaj tak równolegle do przodu. Hop, dobra. Nawet trochę za bardzo w tym przypadku, jak widzę. O, teraz jest chyba git perfecto, git malina. Cyk, awaryjne. Żeby mi nikt nie trąbił. No, naprawdę jest git. Dobra, teraz nóżki. Cyk, i teraz wysuwamy. Będzie chyba idealnie. Tak dobrze to jeszcze nigdy nie było zrobione. Czy aby na pewno... Tak, będzie perfekcyjnie. Dobra, to już wszystko, to już wszystko. Dobra, to jeszcze pójdę po koło. Żeby tutaj nikomu nic się nie działo. W sumie takie koło można sprzedać na... Oczywiście. Pegę całą porysował, tragedia, widzowie. Chodź. Kurde, ciężka wam powiem ta felga. W sensie całe koło, ale jestem ciekawy, ile taka waży. Będę musiał to sprawdzić. Dobra, ja na razie sobie zostawię tutaj. Albo wrzucę do środka. Tylko, że ja na pewno chcę to robić. Dobra, na razie niech tu siedzi. No, chyba sobie żartujecie, że o szybę wybiłem. Dobra, teraz chodź tu. Chodź. I tu. Ja bym tak prosił, żeby pan się na tamtą stronę wywalił. Dobra, niech tak będzie. Ale za tą szybę to mnie Gustavo zabije. Dobra. I teraz nic mi nie pozostało oprócz wprowadzić tego pięknego samochodziku na lawetę. Ciekawe, czy w ogóle odpala. Da się otworzyć? Da się, dobra, wsiądźmy do tego potwora. Dobra, sprawdźmy, czy odpali. Odpali, nie jest źle. Kurde, przepraszam, przepraszam. Dam radę pojechać. Tam dam radę pojechać, gaszę go. Nie będzie marnować prądu. Dobra, to ja muszę go zrobić po prostu manualnie, tutaj wyciągałem go wciągnąć, dobra. Chociaż też koło wyprostowałem. Dobra widzowie, nie było łatwo. Dopiero jak odjechałem, zobaczyłem jakie to są uszkodzenia pod spodem. Między innymi cały ten zderzak, ten dyfuzor właściwie przedni został urwany. Tutaj widzę, że tył trochę spada. Ale chyba dojadę. Czy poprawić? Nie no, dojadę. W sumie możecie pisać widzowie, czy lubicie jak tak, robię taką trochę popelinkę tutaj. Czy wolicie, jak jest super profesjonalnie? Jakbym jeszcze mógł ten zderzak tutaj władować. Nie! No kurczę!
Mogę? I jeszcze ciebie. Dobra, niech tak będzie. Jeszcze pokrywę. Poproszę. Zapraszam. Pokrywa też tutaj. O, teraz jest git. Teraz nie spadnie. Z tej strony zderzak. Dobra, weźmy go tutaj. I na tył. Niech tak będzie. Co mnie to interesuje, nie mój samochód. Wypożyczalnia to i tak dostaną takie odszkodowanie, że... Panie. Idź pan. Dobra, to jest podniesione, nóżki jeszcze nie złożone. Teraz rozpoczynam od tego, żeby złożyć dokładnie to i na końcu robimy nóżki. Czyż nie? Chyba tak. Super. I jeszcze na końcu nóżki. I teraz modlimy się, żeby nam to nie spadło, ale mi się drzwi wygięły. Dobra, hop, siatka. No, domkną się te drzwi. Po ciężkich bojach udało się domknąć, ale dzisiaj totalnie nic nie idzie, widzowie. Całe drzwi jeszcze będę musiał w lawecie wymieniać. No, po prostu tragedia. Jak jeszcze mi spadnie ten samochód, to po prostu będzie strasznie udany dzień. Czy ja w ogóle nie podjadę pod tą górkę? Dobra, błagam, żeby to nie spadło. W ogóle mogłem pojechać inną drogą, bardziej bezpieczną, no ale przecież Miłek nie, Miłek wybiera to najgorsze. Dobra, i teraz pierwsza w lewo, później w prawo, przez co nam nic nie spadnie. Tutaj tylko trzeba uważać przy, tak, przy skręcaniu. Bardzo powolutku, delikatnie skręcamy, równomiernie, nie dodajemy strasznie gazu. Hamować mocno możemy, dobra. Kurde, za dużo gazu teraz poszło, za dużo. A tu jeszcze ten nasz kochany próg zwalniający. Dobra, przy 4 km na godzinę się udało przyjechać. Nie jest źle, widzowie, naprawdę nie jest źle. Co mnie tak kusi, żeby tak gasować? Dobra, i teraz jesteśmy już właściwie u celu. Wrzucam prawo. Wrzucam. Kurde, nie zmieszczę się. Oczywiście im bliżej celu, tym gorsza trasa. Jeszcze niech spadnie, bo się nie zmieścimy. Dobra, nie udało się, dobra. No i chyba widzowie, po tym jak rozładuję ten samochód, to będzie już w dzisiejszym odcinku na tyle, bo patrzę na czas, że już jest dosyć długo. A nie chcę robić strasznie długich odcinków, więc nie mówcie, że teraz się nie otworzą. Dobra, wyjdę drugą stroną. Dobra, udało się wyjść drugą stroną, ale dzisiaj totalnie nic nie idzie. Chociaż tyle, że nic nie zgubiliśmy tutaj z lawety. Ja teraz zjeżdżam, tak. Nóżki są. Teraz to. Nie podnosi nam przodu, nie, nie podnosi, super. Dobra, teraz kiedy już to mamy, to teraz przydałoby się trochę dokładnie zrobić to. W sumie nie tak źle. Naprawdę widzowie, nie jest aż tak źle. Teraz pytanie, czy uda nam się bezproblemowo zjechać. O kurde, ale wystrzeliła. Dobra, hop. Zamknijmy drzwi, tylko jak to się zamyka, nigdy w takim samochodzie nie siedziałem. Tutaj, dobra, hop. Zrzucamy ręczny i parking drive. Ho, i to byłoby chyba na tyle. O kurde. Pytanie dlaczego? A może przez ten zderzak? Nie, raczej nie. Aha, dobra. Widzowie, ja nie będę was już tym tutaj zanudzał. Ale zanim się pożegnamy, to chcę wam życzyć udanego dnia dziecka. A ja może na tą okazję coś przygotuję. W dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Dziękuję, że obejrzeliście do końca. Możecie pisać w komentarzu propozycje dotyczące następnego odcinka. A na dziś się żegnamy. Do zobaczenia. No i cześć.